Dzisiaj chcemy się wybrać na zlot starych samochodów do Łącka. A problem jest taki, że tutaj jest góra żwiru, trzeba ją rozrzucić, żeby wyjechać traktorem. A traktorem trzeba wyjechać, żeby wyjechać Camaro, bo jedziemy dzisiaj Camaro. Bo się musimy jakoś zapakować w trójkę, to Żukiem nie pojedziemy ani innym wynalazkiem. A Camaro zaraz zobaczycie, jakie jest syfiaste, brudne. Powiem wam w sekrecie, że dzisiaj mamy niedzielę i tutaj mieszkańcy rdzenni na samą myśl o pracy w niedzielę, co dostają niestrawności niedzielnego rosołu. No ale trudno, mówić, teraz uwolniony traktor i za traktorem mamy Camaro. Tak więc już niewiele zostało, aczkolwiek odpalanie traktora w niedzielę też nie jest dobrze postrzegane. No i mamy uwolniony nasz dzisiejszy pojazd, ale syf jest niemiłosierny na nim. Jakieś koty łaziły. Także pierwsze co, to go bierzemy na myjkę jeszcze. Powietrze trzeba sprawdzić, czy w ogóle jest napompowane i zobaczymy, czy odpala. Brudas. Zaskakujące dla mnie jest to, jak każde auto ma inny zapach. Wsiadasz do Camaro, od razu wiesz, że siedzisz w Camaro z zamkniętymi oczami. Mercedes, BMW, każdy pachnie inaczej. Jest w całej okazałości, zaraz go myjemy, pompujemy powietrze, ale dramat. Tutaj był żwir wożony i dlatego jest tyle kurzu na nim. Muszę go z grubsza umyć, żeby w ogóle na myjnie dojechać. Ciśnienie sprawdzone. Bieżnik trzeba sprawdzić, czy jeszcze jest to upalać, czy już nie, ale jeszcze jest. Przepisy są przepisy, fajnie to wygląda, bo akurat te podsiadki to wyrównują to, co Chevrolet zrobił, dziurę na dupę. Tak więc jest jak gdyby na równi. Bowiem trzeba pobrać jeszcze numery. Już zarejestrowani, dostaliśmy bryloczek nawet oficjalny z lotu. Aut jest bardzo dużo, także zaraz będziemy zwiedzać, oglądać, patrzeć co ciekawego. Camaro stoi tutaj koło straży pożarnej Żuka. Zaczniemy tutaj od pięknego BMW, lakier petarda. Widać też trochę nowszych, lata 90. Ale to jest piękne. Obok ręka. Zresztą chyba nie będę gadał, bo i tak wszyscy rozpoznajecie. Bardziej się skupimy na oglądaniu i podziwianiu. Tego pick-upa to muszę przełączyć na szerokokątny obiektyw, bo się nie mieści. Sub stary. To znaczy nie stary, tylko klasyczny, przepraszam bardzo. No, kiedyś takie coupe poliftowe właśnie miałem. 94 rok. A mój tato miał kiedyś taką 115. To jest chyba 115, bo 114 miałaby tutaj trójkątne jeszcze szyby. Tak mi się coś kojarzy. Okay.
to jest nie. S-klasa 300 diesel w longu. To wam powiem, że rzadkość. Tylko na Stany Zjednoczone robili takie wynalazki. Maluszki nigdy nie zawodzą. No i jest też piękny żuk zabudowany, osobowy. Ładnie polakierowany. Zabudowa ławeczki po bokach.
Teraz dojdziemy do działu motocyklowego. Polski raz style. Fajną ma roletkę, tą zrobią, nie roletkę, tylko tą żaluzję metalową, chociaż prosta, nie tak jak te plastikowe. Czekamy na numer 93, a następny jest 85. 85 i 93 zakażamy. Numer 22. Numer 22. Następny numer 40. Numer 40. Numer 32. Numer 77. Thank you.
BMW zdecydowanie najładniejszy, numer 25 na mój głos. No. Tak wyglądały płyny napisane, takie czarne, jak jest tam w tej. No i wracamy już ze zlotu. Bardzo fajna organizacja, ogólnie było super. I czekamy na odpowiedź wójta gminy Łukowica, czy w Łukowicy będzie równie fajne spotkanie motoryzacyjne w tym roku. Także do zobaczenia, mam nadzieję, u nas w gminie. Sponsorem nagrania była Włóknina.com, sprzedawca włókien drogowych wzmacnianych nylonem, bardzo wytrzymałych, używanych na podbudowy dróg, parkingów, placów manewrowych, idealne do separowania podłoża, aby błoto i glina nie wychodziły na zewnątrz, był czysty gryz, żwir czy kliniec. W ofercie posiadają dużą różnorodność szerokości, polskie certyfikaty wytrzymałości oraz jakości produktu, pozytywne oceny, dowóz do klienta, wysyłkę oraz możliwość odbioru osobistego. Również agrowłókninę premium, która jest wytrzymała, wieloletnia, nie przerastają chwasty na nasypy, pod korę oraz pod iglaki. Zapraszamy do kontaktu.